Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj postanowiłem, że wyjdę sobie na krótką wędrówkę po szkole. Mam tutaj aktualnie postój. Znalazłem w jednym ze supermarketów pieczywo żytnie chrupkie, takie jakie możemy spotkać w racjach żywnościowych. Chciałbym zobaczyć, czy ono bardzo się różni, bo cena jest naprawdę bardzo dobra. 2 zł za taką paczuszkę, tutaj jest 250 gram. W kubku aluminiowym przygotuję sobie też kawkę. Chciałbym zobaczyć, jak ten kubek się sprawuje z moją kuchenką, czy dużo się traci temperatury, czy jak szybko to się podgrzewa, bo jest na pewno bardzo cienki, no i chciałbym sprawdzić, jak wyjdzie jego dno po użyciu kilku razy nad kuchenką, no i oczywiście woda. Więc okej, pieczywko odłożymy sobie najpierw na bok, zajmiemy się wyciągnięciem rusztu. Kuchenka znana już, kto oglądał film z jajecznicy. Jajecznica była smaczna. Okej, stoi stabilnie. Szybka rozpałka, czyli kosteczka. Płomień już jest. Do kubka naleję sobie ponad połowę kubeczka, bo na tyle wychodzi moja kawka. Płomień już jest na całej powierzchni tabletki. Testujemy. Minęły już 2 minuty 50 sekund, odkąd uruchomiłem naszą kuchenkę. Widać już pierwsze bąbelki. Myślę, że na jednej tabletce wszystko to się uda ugotować. W międzyczasie zacznę konsumpcję pieczywa. Sprawdzimy, jak to wygląda. Tak, troszeczkę to zabawne, że relacjonuję. Recenzuję dla was, testuję różne produkty, także spożywcze, ale chciałabym również z wami podzielić się tym, co odkryję. Tak jak poprzednim razem odkryłem wołowinę. Tak więc otwieramy. 250 gram, przypomnę. Błędnik nie jest ostry. Mamy tutaj sporo takich płatów. Wygląda jak to pieczywo z racji. Spróbuję sobie i powiem wam, czy jest podobne do tego, jak to wygląda w racji żywnościowej. Woda już wrze. Wypaliło się jedno paliwko, więc nadszedł czas, by zaparzyć sobie kawkę. Napój kawowy. Ostatnio ktoś mi pisał, że przecież to nie jest Adrian kawa, to jest napój kawowy, to jest 3 w jednym, to tam nawet nie leżało koło kawy. Całkiem możliwe. Nie znam się na kawach. Ważne, że mi smakuje. Tak, wiem, kawę się powinno zalać. Teraz sprawdźmy, jak bardzo nagrzał się kubek. Czy dałoby się z niego od razu pić, czy jest zbyt nagrzany. No, metalowej części niestety nie dałoby się pić, bo jest naprawdę bardzo rozgrzana. Czytając opinię, wiele osób pisało, że te rączki gumowane bardzo szybko się nagrzewają. Ja tutaj nie odczułem takiego efektu. Może przez to, że długo nie gotowałem, ale jedno paliwko właśnie się wypala. Tak więc przechodzimy do kosztowania. Myślę, że nadszedł czas na kilka słów podsumowania. Myślę, że ten chlebek za 2 zł w supermarkecie jest bardzo dobrym odpowiednikiem tego, co dostajemy w racji żywnościowej. Ja powoli zaczynam zauważać, że to, co jest w racjach żywnościowych, nie mówię, że w amerykańskich, bo to trudno jest po prostu nas dostać, ale niektóre z tych rzeczy jesteśmy sami w stanie złożyć za dużo, dużo niższą cenę i dostosować do naszych wymogów. Ja mam dostęp do laminatorki, będę próbował tworzyć swoją rację żywnościową, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ten chleb, ja go dostałem od dnia dzisiejszego, on ma datę ważności 2 lata, do 2017 roku, tak więc myślę, że to jest naprawdę duży termin. I spokojnie, jeśli uda mi się skompletować, to
jakiś dłuższy termin, byłoby fajnie to gdzieś sobie opisywać i chować na przykład do piwnicy, przechowywać, potem wychodząc, wiedząc co jest w której paczce dostosowane do moich potrzeb, brać sobie po prostu paczuszkę z racją żywnościową. Myślę, że kawusia, że kubeczek już troszeczkę ostygł, tak więc ja kończę swój posiłek i ruszam dalej, a Was zapraszam do oglądania moich innych filmów i do subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia!